W czwartek o 21:00 przed Kościerskim Sądem Rejonowym zorganizowano łańcuch światła w obronie praworządności, Konstytucji RP i demokracji w Polsce. Był to protest przeciwko wprowadzanym przez rząd Prawa i Sprawiedliwości zmianom w sądownictwie. Jest to spontaniczne takie zgromadzenie. Myślę, że to jest taki odruch serca i reakcja na to, co dzieje się w Polsce. Jest to reakcja na taki stan rzeczy, o którym wszyscy wiedzą ze wszystkich mediów. To, że tu jesteśmy, stanowi wyraz protestu przeciwko niszczeniu podstawowych instytucji w państwie i fundamentów państwa demokratycznego. Naszą obecnością chcemy powiedzieć to, że nie ma zgody na taki stan rzeczy. Myślę, że również z naszej strony tutaj chcemy skierować apel do pana prezydenta Andrzeja Dudy o zastosowania weta wobec tych spornych ustaw. Protestowi towarzyszyło czytanie preambuły Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku. Pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej ojczyźnie łamane, pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność, w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem ustanawiamy Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa, oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot. Inicjatorem spotkania było Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justitia. Bo nie przyszliśmy tutaj przecież, żeby bronić interesów jakiejś wąskiej grupy, jak często się mówi. Przyszliśmy tutaj po to, żeby nasze dzieci i wnuki mogły żyć w takim kraju demokratycznym, bezpiecznym, dostatnim, w jakim my mieliśmy szczęście żyć przez te ostatnie lata. Dlatego pozwólcie Państwo, że przeczytam, co do nas powiedzieli członkowie Justicji. Drodzy obywatele, 16 lipca 2017 roku zebraliśmy się w ciszy i świetle ognia przed Sądem Najwyższym, a także przed sądami w całej Polsce. Łańcuch światła był czystym, jasnym przesłaniem, że nie godzimy się na upolitycznienie sądów i na łamanie prawa. Nie jesteśmy obojętni wobec zagrożenia wolności i praw obywatelskich. Pokazaliśmy, że sądy należą do obywateli. Dziękujemy Wam za zaangażowanie i odwagę. My, sędziowie Rzeczypospolitej Polskiej, składamy wyrazy głębokiego szacunku i podziękowania wszystkim protestującym przeciwko upolitycznieniu polskich sądów. Uchwalane i projektowane ustawy zrywają z zasadą apolityczności sądów i będą prowadzić do upadku rządów prawa. Obywatele stracą gwarancję rozpoznania ich spraw przez wolnego od nacisku sędziego. Nie możemy w tej sytuacji milczeć. Jest naszym obowiązkiem stać na straży praw i wolności, bo kto zabezpieczy prawo do wolności słowa, organizowania zgromadzeń, jeśli znikną niezależne sądy? Prosimy, bądźcie z nami. Patrzcie na ręce politykom. Nie pozbywajcie się swoich praw. Tylko w dialogu wszystkich środowisk społecznych można naprawdę zreformować polskie sądy. Wierzymy, że nadejdzie taki dzień. Każdy z nas ma prawo żądać prawdziwych reform, a nie politycznego podporządkowania. Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justitia. Bardzo dziękuję. Wolność, równość, demokracja! 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 Cały naród, pięści w górę, obalimy dyktaturę! Cały naród, pięści w górę!
Podobne demonstracje pod hasłem Wolne Sądy odbyły się w wielu polskich miastach. Również w Kościerzynie protestujący stworzyli łańcuch światła. Zgromadzenie było pokojowe i przebiegało spokojnie. Zakończyło się odśpiewaniem hymnu państwowego. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem, złączym się z narodem.